Hello, Routeshinks i w dzisiejszym odcinku postanowiłem zwiedzać swoje stare światy Minecraft z okazji 1000 subskrypcji i jak tutaj możesz zobaczyć w lewym dolnym rogu jestem na wersji 1.12.2 bo na wersji 1.11 oraz 1.12 grałem najwięcej w Minecraft Java i później jak wyszło 1.13 to przestałem grać w Minecraft Java i przerzuciłem się na Minecraft na konsoli, e, więc za to jestem na wersji 1.12 e, bo większość moich starych światów jest na wersji 1.11 oraz 1.12. 12. Jeśli chcecie, mogę jeszcze zrobić odcinek z wiedzania Moich Starych Światów w wersji 1.13 oraz później, ale mam ich mało, więc nie wiem czy sobie taki odcinek. I no ogólnie dzięki za 1000 subskrypcji, fajnie, że teraz mam 1000 subskrypcji. E, mogę już włączyć monetyzację chyba na kanale. Przecież nie jestem pewny, bo chyba nie mam tych godzin oglądania czy coś takiego, ale i tak nie planuję włączyć monetyzacji na kanale na razie. Bo na razie po prostu robię to dla fanu te odcinki, więc na razie nie będę włączał monetyzacji. Ok, więc już chyba powiedziałem wszystko co chciałem powiedzieć, i już chyba możemy przejść do odcinka. Więc przygotowałem sobie kilka światów z tego okresu: 1.11 i 1.12. Wszystkie one są tutaj na 1.11 i 1.12. Nie wiem czy zobaczę je wszystkie w tym odcinku, ale może nie wiem, bo jest ich całkiem dużo. A te niektóre światy są naprawdę małe, na przykład jak ten roller coaster, to jest dosłownie jeden roller coaster, pokażę później w odcinku. I w ogóle nie wiem, czy przechodzić je w kolejności takiej jak jest tutaj, czy sobie je wybrać. Chyba po prostu przejdę te światy w kolejności tak jak jest tutaj, że nie będę się męczył szukając tych światów. Okej, okay, więc pierwszym światem tutaj na mojej liście jest tutaj Cubic Survival. Jak ktoś pamięta, ktoś oglądał mój kanał jakieś tak e, ze dwa lata temu, nie wiem czy w ogóle ktoś oglądał ten mój kanał wtedy, e, to to jest seria w ogóle moja pierwsza Minecrafta. E, zrobię chyba ze dwa odcinki, jest prawdopodobnie w opisie e, link do tego odcinka. Jest już chyba niepubliczny ten odcinek, e, pierwszy z tej serii i chyba drugi też. E, zrobię chyba trzy albo dwa odcinki z tego, nie pamiętam już. I to była moja pierwsza seria z Minecrafta na tym kanale w ogóle, e, no więc... Wtedy moja jakość mikrofonu była taka dziadowa, totalnie. E, okej, okay, więc dobra. E, wejdę na ten świat. I o jakie Jak ja to pamiętam w ogóle? E, tutaj zbudowałem sobie takie coś, to chyba miał być statek, czy coś takiego. W ogóle ja mam foł ustawione, mam pole widzenia ustawione na 100, nie wiem co tak jest przybliżone, mi się wydaje. Ale okej. Okay. Więc zacząłem tutaj sobie budować taki ostatek. Nie, to było jeszcze przed 1.13, czyli nie było szybkie upływanie, więc to było trudne strasznie, bo nie dało się szybko pływać i jak się nie wypływało szybko to się po prostu umierało, bo to była chyba najszybsza szybkość z jaką można było pływać, <grym> więc to było trudne. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy ktoś pamięta, jak robiłem tą serię. Bo ja tak pamiętam, że ja robiłem tą serię. Tutaj też był chyba mój pierwszy timelapse w tej serii, ale to nie był pierwszy odcinek z Minecraft'a, bo chyba robiłem jakiś inny odcinek jeszcze wcześniej. No i ogólnie nie ma tu nic ciekawego na tym świecie. Zbudowałem po prostu ten statek. Chyba się poddałem z tą serią po dwóch odcinkach, bo nie wiem, dlaczego ja przestałem tą serię nagrywać. Nie, nie mam pojęcia. Nie budowałem tutaj nic innego, to jest, jest chyba wszystko na tym świecie. E, tutaj na dole nie ma nic. E, to, to jest w ogóle ten cały statek, tu jest już chyba koniec tego. Tak, tutaj się normalnie wpada do wody. Czy ja podniosłem tą deskę? Ale to było jeszcze wcześniej, przed tym, jak te bloki e, latały na wodzie. To jeszcze trzeba było. O any. nie to była tragedia, budowania tego statku, bo to było przed 1.13 i wtedy nie było tych wszystkich udogodnień. Z 1.13, to była tragedia. No ale to byłoby wszystko z tego świata. E, tam pamiętam chodziłem, żeby zbierać to drewno e, na ten statek i to miała być moja baza, ale tego nigdy nie skończyłem. Bo ja w ogóle nawet nie wiem dlaczego ja skończyłem tą serię No ale to by było na z tego świata, więc e, już wam powiedziałem wszystko co o tym świecie myślę. a napiszcie w komentarzach, czy ktoś pamięta tą serię. No więc dobra. E, już mogę wyjść z tego świata. I no, dobra, więc teraz możemy przejść do następnego świata. Więc następnym światem w ogóle jest mapka dla LJA, zrobiłem w ogóle mapkę dla LJA chyba 2 lata temu. W ogóle nie wiem czy to było 2 lata temu, czy 4 lata temu, nie mam pojęcia, bo to chyba było jeszcze w 2017. Zrobiłem mapkę dla LJ, nie wiem czy teraz ją sprawdzę, czy... Poczekać chwilę, bo to jest trochę skomplikowane. E, więc, może najpierw e, przejdę do tych innych światów i później dopiero zobaczę tą mapkę dla Edgea, bo jest trochę skomplikowana. E, to zostawię na koniec odcinka, bo to jest jeden z najbardziej skomplikowanych światów, co planuję zobaczyć w tym odcinku. E, najpierw po prostu sprawdzę e, te inne światy. Tutaj mam jeszcze. Huaweed e, Dome. Tutaj chyba robiłem jakiś film czy coś. E, to nie było żadne na YouTuba. Nie wiem o co tu chodzi. E, Wezmę sobie tu wejdę. Bo to jest część pierwsza ogólnie. Dobra, tutaj zbudowałem sobie takie coś. Eee Jenny, te drzwi. Źle postawione drzwi, o nie. Źle postawione drzwi, halot, nie tak. Tak się stawia drzwi. Xbox One. Ten przycisk nic nie robi, chyba. What the fuck, dobra. Tutaj jest chyba telewizor. To miał być Xbox, a to miał być jakiś telewizor. A to jest chyba kanapa. W ogóle, tak się buduje kanapę. Zaraz to chyba kanapę się buduje. Tak. Dobra, wejdź tą kanapę. Mam ten świat zapisany gdzie indziej, więc sobie go po prostu przywrócę. Mogę sobie po prostu wszystko TNT wybuchnąć, i będę miał i tak wszystko. Więc mogę się rozbalać ile chcę. Więc tak wygląda ten domek. Przejdę do tego drugiego domku. I okej, okay, tutaj jest takie pomieszczenie. Jest tutaj sypialnia. W ogóle lubię to użycie tego betonu. Bardzo fajne użycie betonu w ogóle. Bo chyba jak robiłem to. To miałem chyba z 10 lat, albo maksymalnie 12, już nie pamiętam. Te tu się nie da przejść? Okej, okay, dobra, przechodzę. E, tutaj jest fajny widoczek. W ogóle zobaczę na Game 3, czy coś tu jest jeszcze. Chyba nie. E, bo tutaj... pamiętam, że ja coś budowałem pod ziemią, ale nie pamiętam gdzie. E, rozejrzę się jeszcze tu. W ogóle fajna góra tu jest. To jest chyba świat powiększony, bo takie góry nie generują się normalnie w Minecrafcie. O co to jest? To jest jakiś yy, gravel, jeden blok gravela taki o sobie. Dlaczego tutaj w ogóle są takie losowe bloki gravela? O, zaraz. Czy... A ta bo to chyba spadło z tamtej wyspy tam. o, A dobra. E, więc no tutaj już nie ma jeszcze tutaj na dole też nic nie ma. Okej, okay, więc tak wygląda yy, ten świat. Yy, Game Mode 1. Yy, tu jest taki fajny balkonik. W ogóle, jakimś cudem, ten płot balkonowy działa. Ja, jakim cudem to działa? Ja myślałem, że to normalnie się przechodzi przez to, a to e, normalnie blokuje gracza. What the fuck, ale no, to wciąż tak słabo działa, bo za po prostu przeszkodzi. Ale okej, okay, to jest drugi świat, chyba który zobaczyłem w tym odcinku. E, więc teraz przejdę do kolejnego świata. E, tu jest e, część druga kosmici. Jaskinia kosmici. A, to, to jest chyba to, gdzie budowałem pod ziemią. A tak za 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 ja chyba pamiętam tutaj coś budowałem pod czy ja to usunę czy to było w innym świecie czy to było w innym świecie za za bo tutaj chyba coś było jeszcze innego tylko czy ja tu coś zmieniłem jest tu coś nowego nie to jest nadal ten Xbox One S eee, tutaj nie ma nic chyba. Eee, wejdę pod ziemię, zobaczę czy coś tu jest, bo no to musiało być, no bo to jest jakaś jaskinia kosmiczna. No, to ja pamiętam, że budowałem tu jakąś jaskinię, tylko czy to było na innym świecie, czy to było tu, bo nie pamiętam w ogóle. Nie widzę tu niczego chyba. Eee, może jak tutaj wejdę na dół? Eee, nie, tutaj są tylko naturalnie wygenerowane jaskinie, a poza tym nic, to nie widzę tutaj, żeby coś było. Pod ziemią? Nie, chyba nie ma tu nic. Czy tutaj coś się zmieniło? Chyba miałem budować w ogóle tutaj jakąś jaskinię, ale się poddałem. Yy, I no tak to wygląda. Yy, nie widzę tu, żeby coś tu było. Yy, to chyba po prostu były takie plany. Yy, że faktycznie nie zbudowałem jeszcze tego, ale miałem zbudować. Bo tu miał być jakiś film. Yy, miałem nagrać jakiś film w ogóle, nie wiem, dostałem inspiracji nagle. Yy, I chciałem sobie nagrać film, ale nie wyszło widocznie chyba, no. Bo tutaj jeszcze nic nie zbudowałem. Może tutaj coś jest? Eee, nie, nie ma chyba. Okej, okay, dobra, więc przechodzę do następnych światów. W ogóle tą mapkę dla LJ'a zostawię na koniec odcinka, bo to jest całkiem ciekawe. A czy jest mapka na komendowe pogotowie? W ogóle, jak ktoś pamięta, jak ktoś jeszcze ogląda Zio, no to Zio robił chyba taką serię komendowe pogotowie, w którym on pokazywał różne komendy na przykład, i wtedy ludzie podsyłali mapki, na których Zio pokazywał te różne komendy. Ja coś pamiętam z tej serii, ale nie bardzo pamiętam o czym to było. To chyba było coś o komendach, ale. Nie pamiętam w ogóle prawie nic. Wezmę sobie GameOb 3 i tu zbudowałem sobie taką fajną mapkę. W ogóle chyba nawet nie wysłałem jej, ale nie jestem pewny. Coś sobie zrobiłem, takie coś. Fajnie wygląda, nawet myślę. Jak na 3 lata temu wygląda całkiem okej. Okay. Jak ktoś chce, to w ogóle może dam link do pobrania tej mapki, bo jest całkiem okej okay nawet. I nie wiem, czy ja ją wysłałem w ogóle. Chociaż chyba wysłałem ją, ale nie jestem pewny. Co jest w tej skrzynce w ogóle? Nic. W wypiecu też nic. Kurde, mogłem dać jakieś iść czy coś? I no, tutaj są różne takie, nie wiem, jakby biomy, czy coś takiego w tych kostkach szklanych. Czy to jest Redstone i taki tam? To jest normalny świat. Tu jest Redstone, nowy biom. To jest yy, woda. Yy, tu jest nie, to jest dom. Yy, tu jest podziemia. A i tak w ogóle tutaj już używałem barier bloków, bo tutaj użyłem barier bloków. Więc jak sobie wezmę barier bloka, no to tutaj normalnie postawiłem te barier bloki. Więc już miałem używać komend i barier bloków takich tam. To jest ciekawe, że tutaj użyłem sobie barier bloków. W ogóle to jest fajne, że tutaj już się można chodzić pomiędzy tymi. Wszystko dobrze zrobiłem chyba. Ta mapa jest całkiem dobrze zrobiona, nawet. Lubię tą mapę. Okej. Okay. Więc tak wygląda ta mapa, e, nic ciekawego chyba. Wygląda całkiem ok. E, przechodzimy do następnego świata. E, tutaj co jeszcze jest? A to jest jeszcze Aravant Stonewatch część pierwsza, to też jest jakaś mapka, którą miałem robić. E, zaraz kliknę na ten przycisk fabuła, a jeszcze chcę coś pokazać. E, tutaj jak wezmę na game od 3 no to tutaj praktycznie nic nie zrobię, tylko jednego command bloka, e, Bo to miała być mapka przygodowa jakaś. Tylko, że no, dostałem inspiracji i, i totalnie zrozumiałem, że nie umiem w ogóle robić mapek i się poddałem totalnie. Więc, no tak to wyglądało. Tutaj napisałem tylko fabułę. Jest taki ten przycisk fabuły. No to będzie no fabuła i to jest. Twój świat się rozpada i musisz zebrać magiczne kamienie Arawantu, które pozwolą ci otworzyć portal do innego świata i przeżyć. Tak, Arawant to jest to coś na ścianach. Więc ja tutaj była jakaś fabuła, że trzeba zbierać jakieś kamienie arawantu czy coś, już nie pamiętam nic z tego. I miałem otworzyć jakiś inny portal do świata czy coś. Nie wiem, już nie pamiętam o co mi chodziło z tym. A tutaj jest jeszcze napisane tak: Arawant to jest to coś na ścianie. No to mi chodzi o pewnie, że szare szkło to jest arawant. To miał być arawant niby. No raczej chyba ta to szare szkło to miał być arawant. no myślę, że to lobby wygląda całkiem ok nawet. I ta fabuła też jest całkiem ok. Tylko kurde nie skończyłem tego w ogóle. Tutaj zrobiłem tylko taką platformę. Tutaj miało być coś, ale w ogóle tego nie skończyłem. Tutaj też pod tym też nic nie ma. Szkoda, że to y, nie skończyłem, bo to mogła być fajna mapka. E, dobra, więc no tak wygląda ta mapka. Nic ciekawego. E, no, fajną fabułę ma i fajny początek, i ogólnie wszystko fajne by było, gdybym ją faktycznie skończył. E, więc to jest ta cała mapka. To jest kolejna mapa. Mapa dla Zio. E, to nie wiem, czy ja chcę w nią grać. Nie chcę, może najpierw mapkę dla LJ-a, bo już jestem mniej więcej. W jednej czwartej odcinka może, bo tu mam jeszcze dużo mapek. Może teraz przejdźmy do tej mapki dla faktycznie, bo to już przeszłem trochę tych mniejszych światów, trochę. Więc to przejdźmy może do mapki dla Okej, okay, więc moja mapka wygląda tak. Tutaj jest całkiem dużo rzeczy nawet. Wezmę sobie na gamemode 1. Nie, nie gamemode 1. O Game gamemode survival mi chodziło, czyli to jest chyba 0, bo już zapomniałem jak się użyła koment Zasady. Graj na Game mode 2 i easy, okay, czy Game mode 2 jednak. Game mode 2, ok. I easy. Jest łatwy. I okej, okay, Tutaj możesz uruchomić Game mode 1, bla bla bla. Nie wyrzuca itemów. Gui scale normal. To jest naprawdę potrzebne, bo nie wiem. Dobra, no, nie będę tam zmieniał tego gui scale, bo po co? Yy, powinno nie zepsuć mapki, bo ja tam pamiętam, że po prostu będzie tam jakiś tekst yy, poza. Ekranem, i takie tam. Woksu, to jest moja stara nazwa kanału na YouTubie. To chyba była nazwa mojego kanału ze 3 lata temu albo 2 lata temu. Kliknij, by odnowić płytkę. Cześć. A, ta, ta tu jest jeszcze płytka, co po prostu pisze na ekranie. Cześć liaj. I to jest po prostu przycisk, żeby odnowić tą płytkę. I to jest przejść przez drzwi, aby zacząć mapkę. To jeszcze nie zaczynam mapki. tutaj jest. A, tak właśnie, to jest. Mam na imię Szymon, mam 10 lat, czyli miałem 10 lat jak robiłem tą mapkę Teraz chyba mam 13 lat i prawie 14, więc to było 3 lata temu mniej więcej Oj, tutaj są wszystkie moje informacje <grym> Mam na imię Szymon, mam 10 lat, mam laptopa z Minecraftem i konsolę też z Minecraftem Moje niki to Szymx, to się pisze przez 4 x, bo to jest mój stary nick Po prostu to skróciłem na po prostu Szymx z jednym x bo trudno się mówił mój nick do ludzi w szkole, jak chcieli grać ze mną w Minecraft, to skróciłem to z Szym. XXXX na shymx i to jest 500 cali, nie wiem skąd to jest w ogóle. <grym> nie wiem skąd to jest w ogóle Szym, Szymi, magnes i odkrywacz YouTube'a. Odkrywacz YouTube'a to jest moja stara nazwa, i chyba mam nadal jeszcze kanał ten na YouTube Odkrywacz YouTube'a, bo to jest w ogóle kanał mojego taty. Ten odkrywać YouTube'a teraz, bo wcześniej, nagrywałem filmy na YouTube'a z kanału mojego Taty i on się nazywał Odkrywać YouTube'a. I to jest, że odkrywać YouTube'a, dlatego że subuje 150 kanałów. No teraz jestem jeszcze większy odkrywać YouTube'a, bo subuje 1000 kanałów, więc to ciekawe jest. Tutaj są wszystkie moje niki, i od tego czasu, te wszystkie niki w ogóle chyba już nie używam. Jedyne niki, jakie jeszcze używam, to chyba Odkrywać YouTube'a, Szymks i tyle chyba to są jedyne moje niki. te 500 cali szymi i magnes to już chyba w ogóle nie użyłam nigdzie a i tu jest jeszcze yy, i cały czas odkrywam nowe kanały no ta yy, widać, że odkrywam bo już subuje tysiąc kanałów na moim kanale na youtube czy bardziej na koncie na youtube no więc to jest ciekawe tutaj miałem 10 lat zasady już chyba czytam i to jest jeszcze tylko to odnów płytkę no to, to nic ciekawe no to Ej, już chyba możemy przejść do tej mapki więc przejdź przez drzwi, aby zacząć mapkę. Więc przechodzę przez te drzwi i to chyba. Poziom pierwszy padku, tato. Yy, daje to na ekranie. Okej. Okay. Yy, bloki złota to spawn point. Yy, spawn point sobie wezmę. A i tutaj jest jeszcze lepiej wpiszę. Game rule command block output false. Yy, czy w sumie sobie to wpiszę? Ale okej, okay, tutaj jest pierwszy poziom padku w ogóle. Dlaczego ja muszę być taki zły dla LJ Parku. Chyba, że game mode 1 w ogóle, bo gdy już byłam dość wpadkura, dopiero zacząłem. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Udało się. W ogóle to jest jeszcze jakaś skrzynka. W ogóle zapomniałem coś w tej skrzynce. zobaczę co jest w tej skrzynce. Punkt, a czy to jest cztery punkty? I klatas, z... co? Klatas Pinikusa, pamiętasz, godnie, to jest chyba jakieś. Żart dla LJ-owców, nie, nie wiem co to kurde znaczy dobra, sobie zginę po prostu, bo nie chcę mi się skakać. Stację itemów żadnych, jak. Zginę sobie po prostu. Kurde, ten parkour jeny. Jenny parkour nie dla Pierwszy poziom to parkour. Kurde, nie. No. Nie mogę, no. Zazgame mod 1. Nie, no dobra. Już przeszedłem przez tamto, no to... Normalnie to już bym ci na tym, ale... Przeszedłem to, więc no już popróbuję trochę może. O, udało się. Udało się, dobra. I mam spawn pointa, okej. Okay. Spodnie po dziadku tu są jeszcze. Okej, okay, mam już 8 punktów, sobie to sobie założę. Klatę Spinicusa i spodnie po dziadku. Okej. Okay. Yy, dobra. Przeszłem parku. jej fajnie. Yy, dobra, przechodzę na następny poziom. Okay. Kopanie pod sobą jest chyba e, ten poziom drugi. No i zatem miał być to guy normal, bo wychodzi ten tekst poza ekran. Ok, więc to jest po prostu kopanie pod sobą. Nic ciekawego, po prostu musisz wybrać e, dobre narzędzie, żeby kopać pod sobą. W zależności jaki blok jest pod sobą. Ok, to jest węgiel, e, miecz. No e, to szybko to skończę i już tam będę na dole. I następny poziom. Dobra. No daj, szybko Węgiel, siekiera, siekiera Kilow Miecz Kilow, siekiera Łopata, okej okay. Siekiera, łopata Jak skądś że to siekiera, łopata, nie wiem skąd, ale okej okay. Przejdę do następnego poziomu Skraftuj tarczę Skraftuj tarczę z materiałów, które zdobyłeś w poziomie 2 Aha Ok, czy kraftuję tarczę, Chyba się kraftowało tak i tutaj się dało jedno żelazo, ta? Chyba tak. Już daj tą sztabkę i kraftuję tą tarczę, Tak się kraftowała tarczę, dobrze pamiętam. Podpowiedź podpowiedź to jest po prostu crafting. Powrót. No, skończyłem. labirynt ze szkła. Ten labirynt jest całkiem łatwy, już doszłem do końca, ale jeszcze wezmę sobie te rzeczy z... o, zio. wezmę sobie te rzeczy ze skrzynek czapka zio, e, sobie ją ubiorę. Tutaj jest jeszcze punkty, już mam 13 punktów, e, punkt, 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 e, 16 punktów. Tutaj już chyba wszystko mam. E, tutaj jest jeszcze skrzynka. Więcej punktów? Już mam 19 punktów. W ogóle nie wiem, czy ja zdobę wszystkie punkty. Kapcie, ok. Uj, już mam pełną zbroję. Pamiętam, jaki będzie następny poziom. Następny poziom chyba będzie walka z mobami, ta. Bo już mam zbroję pełną, to to będzie pewnie walka z mobami. Będzie na 100%. Pamiętam to. Wykorzystaj itemy, które zdobyłeś i pokonaj potwory. No, mówiłem, będzie walka z mobami. I dlatego ja te kapcie i spodnie po dziadku żeby pokonać się potwory. Okej, okay. walkę zacząć czas. No ta walka jest takie łatwa. Dobra, już, już, już. Yy, pod kontrolą wszystko, okej okay, i już. Yy, no. <laughs> to byłoby na tyle. I to jest już koniec mapki. jej. Yy, tu, tu miała być fajerwerki, ale coś się zepsuło. Dlaczego to nie działa? Dobra, nie wiem. Ale okej. Okay. Dzięki za przejście mapy. Na mapie było 25 punktów do zdobycia, a mapka była testowana kilka razy. Teraz rozwal mapę. Nie chcę się rozbać tej mapy, dobra, po prostu... Nie wiem, wezmę sobie firewerkę. Nie, wiem, zabije się tym TNT Zabije się do następnej mapy. Znaczy ja tego nie mogę postawić, kudę właśnie, bo jestem na mode 2. Dobra, się zabiję tak. I dobra. I przechodzimy już do następnej mapki chyba. Okej, okay, więc jestem tutaj. Leaves. Tutaj mam jeszcze mapę dla zio, ale nie wiem czy to teraz robić. Czy nie? Może później, może później, na końcu tego odcinka. Jeszcze zobaczę kilka innych rzeczy. Testowy. Jeszcze zobacz sobie testowy. Następny świat. Tutaj sobie zbudowałem chyba bunkier, bo to sprawdzałem wcześniej w ogóle. What the fuck? Czy wy też słyszeliście takie dźwięki dziwne? To był dziwny dźwięk, nie wiem, co to było. To jest jakieś TP małpa P9999 What the fuck? <grych> Jak odwrócisz tą liczbę to będzie sześć No bo nie, koniec. To był dziwny dźwięk, ja jestem przestraszony, okej. Okay. To jest chyba ciekawe, po prostu tutaj buduję jakiś bunkier. E, to jest są jakieś łóżka. I tutaj sobie zbudowałem coś takiego. n e, ciekawego, po prostu taki bunkier. E, tutaj pod ziemią też nic nie ma chyba. Game of 3 i tutaj nie ma nic ciekawego. E, tutaj się... Jeszcze y, wkopałem tutaj na dół, tu jest po prostu nic, tylko spadek y, pod mapę I się ginie y, Więc no, tutaj jest po prostu rozwalony bedrock, nie wiem dlaczego się, chciałem zabić wtedy, ale okej okay. y, zobacz tutaj co robi ten command block, what? Zaraz, to jest jeszcze jeden command block Ty, Ja tego nie widziałem jak y, sprawdzałem czy ta mapka jest dobra y, na ten odcinek Kill map, co, co jest ten jakiś samobójca, halo? <grym> nie no, super Okej, okay, zobaczcie co robi to a, zaraz to. Jestem na. A, rozumiem, ta, bo to mnie teleportuje do góry. A, dobra. Ło! Zaraz tu coś. Zaraz tu coś jeszcze. Ty, ty, ja tego nie widziałem chyba. Ty, ja tego nie pamiętam w ogóle, jak tego robiłem. A, tu się zabiłem, Aha, aha tu się zabiłem, e... Okej, okay. co robi to? ma Pap? <grym> Co, 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 co ja robię? Kilmapopę, dobra, zabiję się. Ale super mapka. Dobra, więc to jest chyba ta cała mapka. Więc teraz chyba możemy przejść do następnej mapki. A w ogóle tam jest y, to, ta, 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 jak to się nazywa? Świątynia, czy coś takiego? Świątynia podwodna. Nie wiem, jak to się nazywa. To może tam coś jeszcze jest. No, szybko, szybko, zobaczę, co tu jeszcze jest. Może tutaj jeszcze coś robię. Nie, tutaj chyba nic nie zmieniałem. Tu mnie nawet nie było chyba. Okej, okay, dobra, już koniec tego. E, no, mm, dobra, więc e, to by było na tyle z, z tego świata. Więc przejdźmy do następnego świata. I następnym światem jest. Co e, jest mapka znajciowce. O, to jest fajne, bo tą mapkę w ogóle robiłem z moim kolegą e, ze 3 lata temu też. I e, to jest całkiem fajna mapka, bo e, to jest mapka Znajciowce, tutaj się szuka owce, oczywiście. I e, tutaj jest chyba lobby i nie wiem dlaczego... Te owce tak se latają Nie wiem co się dzieje w ogóle na tej mapce Więc tą mapkę ogólnie robiłem z moim kolegą I dobra no chyba już przejdę po prostu do przechodzenia tej mapki Tu jest stat jeszcze nie będę klikał startu Witaj na mapie, znajdź owce Mapa polega na znajściu owcy, jak w tytule. Mapa ma 15 poziomów. W ogóle nie wiem czy ta mapa ma 15 poziomów, czy po prostu to tak napisałem. Bo chyba chciałem zrobić 15 poziomów, bo nie wiem czy ta mapa jest w ogóle skończona, jeszcze pamiętam. O, komendy z czym xxxx, czyli ja. I budowle buzka. E, to był mój kolega, to buzka. Jen jeszcze te wszystkie owce mam. E, Jeb. <grywy> Dobra. Start w takim razie. Poziom pierwszy, dom w lesie. Ok, to powinno być łatwe w ogóle. Dlaczego ja mam znowu? Game mode 1 yy, Game mod 0 sobie nie mam. Prime, dobra, walcz to. Po prostu będę tą mapkę przychodził na Game mode 1. Ten poziom powinien być łatwy. Dlaczego ja latam? Nie powinienem latać w ogóle. Yy, no więc szukam owcy. O, zaraz się. Uuuu jakieś materiały wybuchowe. Dobra. Jej! Zdetonowałem i mam owcę, okej, okay, co, co ja teraz robię z tą owcą? Po prostu klikam? A po prostu przechodzę, Ok, Poziom drugi nede, co tu jest? Włącznik do wysuwania klocka Ty, nawet na, na, dobra ta mapa jest, Ty, ja ją lubię Teraz, a po co mi ten włącznik? A ta żeby przeskoczyć? Pojnę sobie to C4 usunąć ogólnie Okej, okay, wezmę sobie ten włącznik do wysuwania klocka Fajnie być na game Modzie 2. No a wezmę to udostępnię w LAN i ze zezwolenie na komendy. I będę sobie wpiszę już game mode 2. A okej, okay, czy to jest parkour, okej, okay, parkour, jej fajnie. I z tego co pamiętam to owca chyba była tutaj gdzieś w lawie, tylko nie wiem gdzie... Chmy, chmy, co, co to ma być? Ale okej. Okay. Owca była chyba tutaj gdzieś w lawie. Tutaj jest jakaś. Uuu! Ty! Ty, ale, ale schowane! Ty ja nie pamiętam w ogóle jak ja robiłem tą mapkę mm, okej okay. Zarazem Zaraz A Już chyba koniec tej mapki bo zrobiłem tylko dwa poziomy No to coś już chyba koniec tej mapki yy, Bo już mnie to normalnie po prostu teleportuje tutaj do tego poziomu Więc szkoda trochę że taka jest krótka Ale naprawdę super mapka, super mapka yy, Powinienem sobie wpisać jeszcze gamemode Jeden zobaczę co tu jeszcze jest? Super mapka, powinienem ją opublikować. Powinienem ją dokończyć i opublikować, bo na razie są tylko dwa poziomy chyba. Ale kurde, super, super, na serio super mapka. Nie wiem dlaczego tu są jakieś bloki dita, ok okej. Co tu jeszcze jest w tych command blockach? A to jest chyba pewnie do tego pierwszego poziomu. Wow, jaka dobra ta mapka. Ale okej, okay. to jest już chyba koniec tej mapki. Nie masz tu żadnych innych poziomów. I to byłoby na tyle chyba. Jeszcze zobaczycie, ja dałem jakieś isteregi w lawie może tam na tym poziomie. Czy tu są jakieś isteregi W lawie może? Eee, nie, chyba nie ma tutaj żadnych isteregów. Eee, nie, tu jest po prostu lawa, Nie, chyba nie ma tu żadnych isteregów. okej. Okay. No ale ogólnie fajna mapka, dobra. Eee, okej. Okay. Więc no, to jest taka mapka, mapka Znajciowce, eee, którą zrobiłem sobie 3 lata temu z kolego. No, jest super mapka, myślę. Jeśli to nie, abym ja robił tą mapkę, to bym ocenił na 10 na 10 Przejdźmy do następnej mapki. Tutaj mam jeszcze chyba mapę Skyblock. To jest też moja mapa. Tutaj jest dużo komentarzy, i tutaj jest normalnie Skyblock. Tutaj są rzeczy. Nie będę teraz jej przechodził. Ale tu są fajne rzeczy ogólnie to jest na przykład nawodziarka oraz książkarka i to robi to, że na przykład jak się tutaj włoży deski to się zamienią w książki więc jak wezmę deski to się zamieni w książki i to naprawdę super działa, jeszcze włoż dirt, a zamieni się nie wiem co, chyba nawóz jak się włoży ziemię to zamieni się na nawóz czyli blok kości, to jest fajne, lubię to na tej mapce bardzo fajne i to ciągle zmienia mnie na przygodowy przetrwania, i tak i tam yy, nie wiem dlaczego, dziwne. Nie wiem pod to zmienia ciągle mnie na tryb przygodowy, czy przetrwania. Tutaj jest jeszcze jakiś sekretny pokój, czy coś takiego. To jest na przygodowym, więc ja mogę nic zbadać. To jest chyba, żeby sobie zobaczyć, co tu jest. Zaz, 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 bo tutaj jeszcze coś na górze jest. Zobaczę tutaj jeszcze to na górze. Yy, tutaj coś powinno być chyba. E, tak, za, 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 bo tutaj na dole coś, to, to jestem ten na trybie więc nie mogę nic odpalać. Nie wiem po co tu jest to miejsce bedrockowe jakieś dziwne, ale zobaczę co tu jeszcze jest. E, tutaj są surowce, bloki do budowania. E, did it. No, fajna mapka ogólnie, tylko znowu nie dokończona, Bo ja ogólnie nie mogę niczego dokończyć nigdy. No, ale to już byłoby chyba na z tej mapki. Mapka SkyBlock, tylko jak z jakimiś elementami, comment trochę. Na przykład, jak to książkarka i nawoziarka, na przykład. Więc, no, to jest fajna mapka. Ogólnie, też jest skończona. No, i to byłoby na tyle. Tutaj są jakieś sadzonki, i tak. I tam. Więc, no, tak w ogóle, jeszcze jedna ciekawostka. Ja tu dałem Skyblock 2. Nie Waltego proszę, w nazwie pliku z jakiegoś powodu Nie wiem czemu. Dziwne ogólnie, taka ciekawostka, ale okej, okay, więc już mnie trochę boli gadło, więc chyba zrobię przerwę, bo już mnie na serio boli gadło, więc zrobię chyba małą przerwę w nagrywaniu i widzimy się w następnej części tego odcinka. Okej, okay, więc jestem już po przerwie, w sumie długiej przerwie, bo to jest już kolejny dzień i w ogóle nie wiem czy ja podzielę ten odcinek na dwie części. Bo poprzednie nagranie miało 40 minut i to nagranie też będzie miało pewnie ze 40 minut. Więc mogę to podzielić w sumie na dwie części i będzie ok, ale nie wiem jak to wyjdzie. Więc to może być druga część albo po prostu dam to w jednym odcinku wszystko. Nie jestem jeszcze pewny co zrobię. To by było na tyle z informacji. Już jestem po przerwie i biorę się za zwiedzanie innych tych światów, bo już jestem chyba w połowie albo w sumie nawet więcej niż w połowie. Zostało mi jeszcze chyba mniej mniej więcej połowa światów, ale te światy są e, takie małe, mniej więcej, jeszcze tylko e, taka duża mapa, która mi została, to mapa dla Zio. To, co zostaje na koniec odcinka, tutaj e, mam jeszcze kilka tych rzeczy. To wszystko to już było, więc e, teraz ta następna mapa, e, czy świat, no to tutaj e, domek jest chyba. E, tak, bo to, e, to, tą mapę dla zio zostaje jeszcze. Na razie wezmę ten domek, e, zobaczę co tu jest. Mapę dla zio zostaje na później. E, Okej, okay, więc e, to jest e, ten świat, taki domek i w ogóle. zapomniałem jak się generuje ten świat. Dlaczego? Tutaj jest super flat, tylko że jest trawa i są normalnie drzewa. Jak się generuje ten świat, bo ja zapomniałem. Jakoś wygenerowałem ten świat dziwnie, nie wiem jak. Okej, okay, w ogóle dlaczego to jest dziura w ziemi? Okej, okay, więc to, to jest ogólnie taki świat, w którym sobie wygenerowałem taki świat i tutaj sobie zbudowałem mini domek. Jest on w takim kształcie, nie wiem, auta czy coś takiego. I tutaj normalnie chyba da się żyć, bo to jest łóżko i shulker boxy. Okej, okay, wejdę sobie. I ta płytka y, tylko otwiera drzwi i tutaj te przyciski nic nie robią chyba tak nic nie robią y, i tutaj są shulker boxy można je normalnie otworzyć tutaj można spać i to jest taki mini domek który zbudowałem że y, 3 lata temu chyba jest on całkiem dobry myślę, nie tutaj na przodzie trochę tak słabo wygląda, ale poza tym jest całkiem okej. Okay. O w ogóle tutaj zapomniałem, jest tu chyba kolejny mini domek, tym razem w drzewie. To w ogóle nie jest mini domek, to jest całkiem duży nawet domek, bo tutaj jest nawet stolik i te te ławki. To co to robi? A to po prostu zamyka wejście, dobra sobie zamknę. Tutaj na górze jest jeszcze... łoty, tego nie pamiętam w ogóle budowania tego. Nie pamiętam w ogóle jak to budowałem. Bo tu są jakieś wagoniki ze skrzynią, w ogóle to, co, co to miało być w ogóle? E, zaraz, bo... Tutaj chyba nic nie ma. E, dobra, dobra tam. E, tu chyba miał być jakiś, e, nie wiem, magazyn czy coś takiego. Z tymi wagonikami, a ja nie wiem dlaczego tu nie dałem w ogóle po prostu skrzynek, nie wiem Nie wiem, dlaczego tu po prostu nie dałem skrzynek, tylko te wagoniki coś kombinowałem Okej, okay, więc tak wygląda ten mini domek w drzewie Tutaj trochę widać z góry, że on tu jest Ale tak poza tym to w sumie No dobrze schowany myślę W tych drzewach Ja bym normalnie mieszkał w tym W sumie muszę zbudować sobie na survivalu taki domek kiedyś A tutaj jest jeszcze wyjście portalowe Że jak sobie tutaj wejdę do portalu to normalnie można e, wyjść portalem. Teraz jak tutaj wejdę do tego portalu, to jestem znowu na, na zewnątrz i tutaj można wejść też na do tego domku. Chociaż w sumie nie wiem po co to jest, bo może sobie normalnie wejść tędy. To nie wiem po co to jest, ale okej. Okay. Dobra. E, więc to już jest chyba wszystko na tym świecie. Tutaj sobie zrobiłem takie dwa mini domki, ten w samochodzie oraz ten we drzewie. E, I to byłoby na tyle. Chyba tu jest coś? Tu chyba nie ma nic. Okej, okay, tutaj na tyle nie ma nic, e, więc to by było na tyle z tego świata. W lubię te mini domki i w ogóle nie pamiętam budowania tego domku w drzewie w ogóle i dlaczego tam były te wagoniki e, Więc jeny te portale, te dźwięki. Dobra, e, więc e, już przechodzimy do następnego świata. E, następnym światem, którego przygotowałem sobie. To jest tutaj mapa Clicker. To jest też nieskończona mapa. Tutaj w ogóle były chyba fajne pomysły niektóre. Tutaj jest turbo turbogenerator węgla, po prostu jak się wciśnie ten przycisk, no to robi to. I może to wciskać nieskończoność ilość razy. Nie wiem, po co to jest w ogóle. Już zapomniałem jak ja budowałem tą mapę. To jest generator złota. To trzeba już kopać. Nie rozbala się automatycznie. Więc to trzeba kopać. I tutaj jest y, chyba tyle. Tam jeszcze coś zbudowałem. Zaraz tam coś jeszcze jest. W ogóle zapomniałem, co tam jest. Muszę sobie wejść na Game mode 3 i zobaczyć, co jest tam jeszcze. Y, Game mode 3. Jeszcze co tu jest? To jest chyba lobby, tak? Okej, okay, tu są jakieś zasady. Y, ta mapka jest w ogóle nieskończona, więc y, nie wiem, o co tu chodziło W ogóle już zapomniałem, o co tu chodzi. Okay, zasady graj na game Mode 2 Graj na Peaceful. Jedyne komendy, jakie możesz używać, to Timeset i Weather Clear. E, na mapie chodzi o kupowanie pokoi. W każdym pokoju są inne surowce, lub lepsze generatory surowców. Za surowce kupię się u pokoi. A już rozumiem, chyba to tutaj miał być pokoje jakieś. W ogóle to są bariery, okej. Okay. O i tutaj jest jeszcze info: Mapa 11.2. E, mam 10 lat. Autor Szymks. E, o jeszcze tutaj witaj na mapie clicker. Kliknij guzik na górze, aby zacząć. I to jest chyba wszystko. Co tutaj było, tutaj, jak kliknę, to to się teleportuje, i to jest w ogóle nieskończone. Zbudowałem chyba tutaj tylko jeden pokój. W ogóle, co to są za komendy? A, Weather Clear i timeset Day. Ok, to jest już chyba tyle z tej mapy. Bo tutaj w ogóle nic nie skończyłem. Zrobiłem tylko ten turbo generator węgla oraz generator złota, i tyle. Byłem za ambitny, i zrobiłem taką mapkę. I później ją totalnie opuściłem, i do niej nigdy później nie wrócę. Więc to jest kolejna moja nieskończona mapka. Już chyba mam ze trzy mapki. Już chyba w tym odcinku ze trzy mapki miałem takie. Więc no, to tak wygląda. Kolejna mapka to chyba tutaj TNT Run niebiosa z Pixela. Tutaj próbowałem robić Hypixela. Więc jak tutaj wejdę, no to tutaj po prostu kilka trybów z Hypixela zrobiłem. Na przykład TNT Run. I to po prostu nie jest aż się po prostu lata tak jak na Hypixelu I spada za tobą to TNT I jak y, spadniesz, no to po prostu giniesz y, Więc no y, Tutaj jest jeszcze chyba Defran I to są dwie mapy już, mapa jeden dźwięk i mapa 2 piekło y, Wezmę sobie tą mapę jeden dźwięk i ta mapa 1 wygląda tak. I to miało być chyba na multiplayer, ale nigdy tego nie dam na multiplayer. Bo tak samemu to to nudne jest, a jak spaniesz, to wracasz tutaj na nowo. Więc szybko przejdę tylko ten parkour. E, fajnie byłoby, jak ta mapa była na multiplayer. W sumie, może dam ją na Aterno, czy coś takiego, i zrobię ją na multiplayer. Bo fajnie byłoby na tej mapie grać z kolegami. Okej, okay. kurde. Spadłem znowu jeny, dobra, przejdę to. Do... Daj, prze, przechodź to, kurde. Mam nadzieję, że teraz nie spadnę. Udało się, okej. Okay. Gratulacje przeszedłeś mapę dźwięk. Powrót na chłop, a po prostu to się zabije. ok e, Dobra, e, tu jest jeszcze oprócz tego TNT Run. E, w ogóle tutaj w TNT Run jeszcze chyba są jakieś przyciski, dodatkowe, Nie, chyba nie. Po prostu się zabije. Jeszcze zobaczę tam szczelice bo... a właśnie jeszcze miałem zobaczyć w defranie jeszcze mapę 2. A, mapa 2 w ogóle nawet nie istnieje, a yy, dobra, to yy, nieważne. Mapa 2 w ogóle nawet nie istnieje zobaczyć i znowu muszę przejść yy, tą mapę. I znowu yy, nie ginąć. Kurde nie gin teraz. W sumie zaraz... właśnie cel to jest zginąć faktycznie w sumie. Dobra, umieram. I idę teraz na szczelnicę, bo w tym defranie jest tylko chyba jedna mapa. Znowu nie skończyłem tego. E, Okej, okay. tutaj na szczelnicy jest e, zestaw łucznika, można sobie wziąć. Zestaw jedzenia też można sobie wziąć. I reset strzelnicy, guzik na dole nie spamować. Ale co się stanie, jak spomuję w ogóle? Jest to nie. E, dobra, tutaj się po prostu strzela. Nie, wiem, po co mi te jabłko i te jedzenie całe? To jest piwo, e, sobie wypiję piwo I se założę skórzaną czapkę I e, ser trochę e, Tak w ogóle wygląda ta szczelica? E, to się jest chyba na tyle Powrót na hub e, I w ogóle nie wiem dlaczego te itemy zostały w ogóle A co jak wezmę na TNT na, a po prostu e, Wyczyszczy mi to, nie wiem dlaczego to w ogóle zostają te itemy jak się powróci na hub Okej, okay, więc to są chyba wszystkie rzeczy. E, tutaj na szczelnicy nie ma nic jeszcze. Jeszcze pamiętam, że tutaj się czasami spawnowały małe zombiaki. Dobra, powrót na hub. E, dobra, e, tutaj na defranie to nie działa. Zobaczę jeszcze na game mode 3 e, Co tu jeszcze jest. O e, dlaczego to jest takie wybuchnięte w ogóle? Nie, tutaj chyba coś mi wybuchło. Eee, okej. Okay. Dlaczego tutaj są jakieś losowe grabele, Nie rozumiem. To chyba z tego TNT, bo wybuchło tutaj i wyrzuciło ten gravel, no. I, to, i tam to, to pewnie też z tego TNT gdzieś się wybuchło. No, chyba tak. Okej, okay, no ale to już jest chyba wszystko na tej mapce. Jeszcze zobaczę, czy ja tutaj zacząłem coś innego budować, bo to już jest chyba wszystko. Tu jest ta szczelnica. Tu jest ten defran. Tak, nie ma jeszcze innej mapy na tym defranie. Więc to jest wszystko na tej mapie. Też kolejna moja nieskończona mapa. The Game 12 Dobra, e, okej okay. To jest wszystko na tej mapie. E, tutaj chyba nawet nie zacząłem budować tej mapy. Tej, e, jak to się nazywało, chyba piekło, tak? Piekło, tak? Mm, tak, piekło. Dobra, okej okay, Więc e, tak to jest. E, dobra, więc To byłoby na co z tej mapy. Kolejna moja nieskończona mapa. E, następne to tutaj. E, tutaj jeszcze jest kilka takich nieciekawych, za bardzo tych światów. E, to jest jeszcze piła. To zostaje jeszcze na koniec odcinka. W sumie, w sumie nie dobra, to zostaje jeszcze, bo to jest jeszcze. Chcę e, zostać na koniec odcinka. Razem z tą mapą zio. W sumie nie wiem, czy robić tą ma mapę zio. Nie, jeszcze dobra. Jeszcze zobaczę te inne, te, te. te nieciekawe, za bardzo te światy. Tutaj jest spokój, e, Taki o. E, nie wiem dlaczego to tu było. A jakie to jest hipnotyzujące jeny. Tylko te cząsteczki. Kude, e, gdyby nie te cząsteczki, to no to... O kude spa, spadłem. Nie o... O, To Teraz jak jestem przy ścianie, o, to, to wygląda dobrze w sumie nawet. E, tutaj sobie zrobiłem taki pokój się bawiłem komendami. To jest jeszcze w ogóle... Jakieś jezioro lawy Game of 3, dobra. E, tutaj jest jeszcze jezioro lawy, nie wiem po co ja to robiłem Ten pokój wygląda glinie fajnie. I to byłoby na tyle chyba z tego. Tutaj jest tylko ten pokój, nie ma niczego ciekawego. Ale to wygląda... What the f. Nie, to wygląda trochę tak strasznie. Nie, nagle tutaj e, nie ma nic, a tu nagle e, patrzysz i, i wo, e, wszystko jest. Ale no, tak to jest. E, z tym, e, nic ciekawego. Jeszcze tutaj Roller Coaster, e, w sumie Roller Coaster. I trawa wysuspicielinum, no to jeszcze jest e, całkiem fajne. E, tutaj po prostu zbudowałem sobie roller coaster na tym świecie. To też jest ten świat. Nie wiem jakim cudem ja robiłem te świat super flat z drzewami. Jak to jest, że ja robiłem te świat super flat? Hudę, dlaczego? E, jak to się robi? W ogóle mamy elityę. Nie wiem czemu. E, dobra. O, Elicja Supermana, zapomnij Czapka Supermana, spodnie Supermana i But Supermana. Dobra, tu jeszcze jest Beacon. Wezmę sobie wagonik. E, tutaj jest chyba koniec. E, gdzie jest początek? Tu jest chyba początek. W sumie nawet nie musiałem brać wagonika, po prostu e, miałem już w ekwipunku. E, Okej, okay. wejdę sobie tutaj e, do wagonika. I RollerCoaster e, jest taki. W sumie wezmę sobie na, na F5. No i tak wygląda ten RollerCoaster. Oj, pod ziemią jestem. Ło, wow, ty jest fajny nawet. Okej, okay, i jestem na końcu. Czy to jest przycisk jeszcze, żeby jechać w drugą stronę? Nie chyba, to jest tylko w jedną stronę. Okej, okay, ale no, tak wygląda ten roller coaster. Lubię tą część bardzo, gdzie się jedzie pod ziemią, tylko gdzie to jest? Chyba to było gdzieś. tu. Lubię tą część gdzieś tu się jedzie pod ziemią. Myślę, że jest bardzo fajna, więc tak wygląda ten roller coaster. 4 przejadę może jeszcze raz sobie na F5. Okej, okay, F5 i tutaj jest fajny w ogóle spad, Lubię to. Fajny ten roller coaster, jak na 3 lata temu. To wtedy miał 10 lat, jak budowałem to. Okej, okay. i to już byłoby na z tego rollercoastera. E, tutaj nie ma nic ciekawego jeszcze. O, tutaj są jeszcze jakieś command bloki w sumie. A tutaj mam w skrzyni Endu jeszcze jakieś command bloki, co to robi? A to po prostu zabija te potwory, żeby e, ten nie było potworów na świecie. E, czyli to byłoby na z tego świata. Nie To jest po prostu taki sobie rollercoaster. E, tutaj jeszcze jeden świat, który jest fajny, no to Trawa versus micelinium. E, to jest fajna mapka. To, to jest w ogóle fajnie e, zrobione. E, jest skończone, tak naprawdę, e, więc tutaj e, to jest fajny TP sterownia to po prostu teleportuję do sterowni, e, więc sobie to kliknę. Nie pamiętam jeszcze, jak się to operuje. Chyba tutaj wełna. Co robi wełna? To po prostu daje wełnę. Ata e, to po prostu daje wełnę. TP sterownia. Dam sobie Tick Speed 0 i wezmę sobie Digit 2. Co robi Digit? A to po prostu. Co robi? Usuwa tą wełnę. Ok, wełna. E, dirt. Nie. Co ja robię? Dobra, zaraz. E, Co robi ten Dirt? Dobra, nie wiem. Te ustawienia są jakieś dziwne. Nie pamiętam, co one robią. Ok, wezmę sobie tick speed 0 i stat, tak? Nie. Jak to się obsługiwało? Ten stat, może? Zaraz chyba muszę wełnę jeszcze tutaj usunąć. Dirt. Start. A rozumiem! Chyba muszę sam dać to mycelinium. Jak się nazywa to teraz? Grzybnia, chyba. Tak się Grzybnia nazywa, nie mycelinium. E, jeszcze sobie wezmę trawę. I pamiętam, już miałem to postawić samemu. Tak. E, to trzeba postawić na każdym należniku, chyba. Albo na tylko dwóch. Kudde, nie! Nie, szybko. Tick speed 0: Tick speed 0. Tick speed 0. Powrót kurde, e, jeszcze dam tu da. DIRT, DIRT, e, Powrót. Dlaczego tu jest mycelinium? E, wełna DIRT, Powrót, TP Te Sterownia i Speed 0 Powrót. E, tutaj sobie muszę chyba dać grzybnie, i na drugiej stronie blok trawy, i teraz się teleportuję chyba tu. I teraz daje Dirt i Start, i Jej, działa wreszcie, dobra, działa wreszcie. Jej, i ciekawe, kto wygra. A, oczywiście, ta. E, nikt nie wygrał, no bo ta mapka jest tak ustawiona, że chyba e, nie ma sposobu, aby trawa albo mycelium wygrało, bo po prostu trawa i mycelium rosną w takim samym tempie zawsze, więc zawsze będzie połowa mapy w trawie i połowa w mycelium, więc nie da się chyba zrobić, żeby jedna strona wygrała. Szkoda, ale w sumie e, fajna mapka ciągle. I ogólnie to robi ta mapka. Jeszcze tutaj sobie wyczyszczę to tutaj klikając to e, dirt. Yy, a ta. Kurde, znowu się robi. E, tutaj chyba najpierw trzeba dać did i wszędzie did i... what? Dawaj no, nie wiem co się dzieje. Okej, okay, a jak dam tu wełnę i did it? Teraz to działa, dobra. E, Wczycie już sobie to. Eee, dowiedz tak, działa ta mapka. To jest fajna mapka, w sobie, też ją gdzieś opublikować, bo naprawdę fajna jest, tylko te ustawienia tutaj w tej sterowni trochę takie nieintuicyjne. W ogóle to jest jeszcze jakiś command block, a, timeset zero, po prostu to ustawiam, żeby był czas taki, ojku, jakieś Windowsowe dźwięki są znowu, ale okej, okay, tak wygląda ta mapka. E, tą mapę dla zio teraz chyba przejdę, bo to już jest koniec chyba, e, tak, bo już przeszłem wszystkie mapki, czy zobaczyłem wszystkie światy właśnie, e, więc teraz chyba czas na mapę dla zio, bo tą piłę chcę zostawić na koniec, bo jest całkiem ciekawa. W sumie nie jest tak ciekawe, ale no, zobaczysz na koniec odcinka, ale okej. Okay. Więc tutaj mapa dla zio, to to jest całkiem fajna mapa, skończona chyba jest nawet, więc sobie ją przejdę, bo to jest też moja stara mapa. I w tej mapie jeszcze byłem lepszy z command blokami, bo tutaj zamiast czytać tabliczki tutaj już są informacje o autorze po przyciśnięciu. Zaraz a nie, bo ten, ten miałem 9 lat, to dlaczego ja się stałem gorszy w command blokach, nie rozumiem. Więc tą mapę zrobiłem jak miałem 9 lat i to jest moja pierwsza mapa w ogóle. Dlaczego moja pierwsza mapa jest w ogóle lepsza od wszystkich innych? Nie rozumiem, ale okej, okay. yy, dobra. Yy, Informacje o mapie. Mapa na wersji 1.11 i mapa była testowana, tak i tam, jeszcze zasady. Nie cheatuj, graj na game mode, graj na easy, jest easy, jest łatwy. Allow cheats on yy, i game mode 0. Chyba jest dobrze, jest chyba na game 0. Te płytki chyba nic nie robią, nie rozumiem co one robią. Dlaczego? Zobaczę co robią te płytki nie mam uprawnień, e, zezwalej na komendy wezmę sobie, e, co robią te płytki muszę zobaczyć bo ciekawe aha nic Ok. po co te płytki są nie rozumiem kude game od 0 miał być e, game od 0 e, nie, nie informacje zasady e, graj na game od 0 tak okej okay. więc teraz już e, przechodzę tą mapę więc e, chyba już wszystko tutaj miałem zrobić więc w takim razie start okej okay. Fabuła w skrzynce na dole, ok. E, fabuła, ok. E, za, zanim jeszcze przeczytam fabułę, jeszcze zobaczę tutaj na górze, bo to pamiętam, były jakieś easter na górze. Tak, easter egg jeden. E, tutaj na górze jest istereg. E, tutaj mogę się przespać, nie? Prze wziąć te bloki w sumie nie. To jest pewnie tylko dekoracji, nie będę ich potrzebował. Ok, e, weź fabułę, jeśli nie wziąć, no tak, dobra. Jest fabuła. wieśniak przyszedł do Twojego domu i powiedział, że jak ukradniesz dla niego kryształ luju, to dostaniesz milion złotych. Ty się zgodziłeś. No super, fabuła, najlepsza normalnie. W ogóle ten isterek to jest jajko do spawnowania szkieleta. Więc jak kliknę tam wszystkie myśli, no to ze się szkielet. No jest taka jest fabuła. Jest trochę śmieszna taka ta fabuła w sumie. Okej, okay, ale do. No. Okej. Okay. Muszę iść do profesora Pana Bananka On wie gdzie jest Honolulu. Dlaczego to jest takie śmieszne? Dlaczego rzeczy, które robiłem jak miałem 9 lat są zawsze takie śmieszne? W ogóle tam jest część następna mapy Więc coś ciekawe W ogóle mogę wszystko teraz rozwalać, nie wiem czy to tak ma być Jestem na game gamemodzie 0, nie wiem dlaczego nie na game modzie 2 No tam jest kolejna część mapy już e, Okej, okay. tutaj był jeszcze jakiś easter egg. Wejdę sobie tu Kolejny isterek Okej, okay, pamiętam, że tutaj był isterek jeszcze. Tutaj chyba był profesor bananek. Biuro pana bananka, tak. W ogóle mam jakieś jedzenie, chyba tutaj będzie jakieś jedzenie, ta? Guzik do teleportacji. Dlaczego jest ich aż 53, nie rozumiem? Okej, okay, tutaj chyba ten guzik do teleportacji trzeba dać. Rozmawiam z panem banankiem. Okej, okay, ty, gdzie jest kryształ Honolulu? Kryształ Honolulu jest w Honolulu, czyli mieście na wyspie Honolulu. Super informacja normalnie, bardzo pomocna. Jak tam się dostanę? W moim biurze jest skrzynka, w której są guziki do teleportacji. Weź jednego, połóż na bloku diamentu i wciśnij. Ej, to dlaczego to było aż 53? Dobra, wezmę jednego, wezmę, wywalę te wszystkie. Wezmę tylko jednego. Postawię sobie. Teleportuje mnie do Honolulu, tak? Ej, przeteleportowałem się do Honolulu. Dobra, co to robi? A to daje mnie na początek mapy? Dobra, stepuję się po prostu jeszcze raz. To chyba było jakieś do robienia mapy tutaj, żeby testować mapę. To chyba było, okej, okay. niskie ceny na piętrze fryzjer. Co tu jest? Tutaj jest jakaś skrzynka, to jest kolejny sterek i już mam trzy isterek w ogóle. Tutaj chyba nic nie trzeba robić. Tutaj jest chyba lombard, Tak dobrze pamiętam lombard. Więc to jest lombard. Kup kryształ Honoluju To jest jeszcze mamy. mogę kupić kryształ Honoluju, tak ale on kosztuje 1000 euro Zaprzekaj, jak jeszcze zobaczę na fabułę? Zaraz, bo tutaj było, że jak ukradnę ej, to ją w końcu kupić czy ukraść ten kryształ? Ej, co to ma być? Fabuła nie ma sensu już, OK, widać, że robiłem to jak miałem 9 lat. Kup kryształ Honoluju. Aha, nic nie robi. Pewnie nie robi, bo nie mam pieniędzy pewnie, ta? Ej, dobra. Idę już tutaj dalej. E, to jest lombard, e, Jeszcze tutaj są inne te budynki. O kudy nie te drzwi nie. Najgorszy mój koszmar te drzwi nie. Przynajmniej te drzwi są całkiem ok, nawet bo te są dopasowane. Tylko te drzwi są niedopasowane. Jedne te drzwi. Tragedia. Tutaj e, coś jeszcze było, chyba. E, tutaj jeszcze, chyba był kolejny easter egg coś pamiętam. 1000 euro. Aha, super. W sumie kradnę kryształ Honolulu, bo sobie ukradłem 1000 euro, więc no, 1000 euro to sobie ukradłem, więc sobie jest to no ukradzione w sumie i tak. Bo kradnę 1000 euro. I kradnę kryształ Honolulu, ale kradnę 1000 euro. O to jest jeszcze jakaś trampolina Okej, okay, więc już kradnę sobie 1000 euro. To super, ta. I kradnę kryształ Honolulu, ale... Za to kradę 1000 euro, to w sumie mógłbym już ukraść ten kryształ hodolu i się nie męczyć 7000 euro, ale okej. Okay. Nie, bo ta fabuła jeszcze nie ma sensu. Tutaj chyba nie było jeszcze żadnych steregów. Jeszcze chyba tam w drugim budynku był jeszcze stereg. I kurde, wszędzie slajmy, nie, nie, slajmy, kurde. Wywalać. Tutaj jeszcze był jeden budynek. E, gdzieś... E, pamiętam, że się jeszcze wchodziło do jakiegoś budynku. E, chyba nie tutaj, e, tylko e, gdzieś. Ba, chyba tam e, się jeszcze obchodziło. E, tak, e, tutaj jeszcze się chyba wchodziło. E, tutaj był e, sklep z butami Wisiolinka. Niskie ceny. E, to jest jeszcze chyba jeden easter egg. E, Tutaj chyba nie ma nic. E, chyba tu był easter egg, ale nie wiem. Nie wiem, czy ja go usunę, czy tutaj nie miał być easter egg. Kut, te slime, jakie ja ich nienawidzę. Ale okej, mam już 1000 euro, więc teraz mogę iść do Lombardu i sobie kupić ten kryształ Honolulu. A. I mnie od razu teleportuje. O, mam kryształ Honoluju. jej, fajnie, okej, okay. może się przydać. Tutaj będzie walka, jak można się domyślić. Już sobie to ubiorę, wezmę sobie to. Okej. Okay. Dobra. I tutaj było, tutaj na czacie, tajemniczy głos, ha, 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 oddaj mi kryształ Honoluju. Ty, nie! Tam niczy głos. No to walcz z moimi sługami i dokonaj postępu niezły w Okej, okay. dobra. Tutaj, e, tutaj po prostu robi to na czacie. Okej, okay. tutaj wziąłeś wszystko ze skrzynki. Tutaj chyba nic nie ma jeszcze. I tutaj była walka, okej. Okay. Tutaj chyba m, było coś jeszcze? E, tam chyba nie było nic. Okej, okay. nie będę marnować W Wszystko mogę to po prostu przeskoczyć. Okej, okay, dobra. Wezę tak, jak miało być. Pokonam już tych strażników ja piedzielę, nie Ja piedzielę ile tych strażników jest Prawie zginąłem normalnie A! Dobra, 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 dobra Zdecydowanie za dużo dam tych jajka, w, w sumie dobrze, bo y, jest takie trudna mapa nawet. Okej, okay, wezmę sobie z JMBszyk, bo już mam mało jedzenia y, mało seduszek w sumie, a nie mało jedzenia. Tutaj e, chyba już wszystko wyczerpałem, tak? Tutaj jeszcze... Jeszcze pokonam sobie tych strażników. I to już byłby chyba koniec mapy. Bo e, jak pokonam tych strażników, to jeszcze chyba tego tajemniczego głosa pokonam. I to już chyba byłoby na tyle. E, już chyba nie ma tutaj więcej tych strażników. Okej, okay, jeszcze sobie zjemę bepszczyka. E, wezmę sobie złote jabłko. I tu jeszcze jest chyba ten tajemniczy głos Okej, okay, tajemniczy głos, jak udało ci się teraz walczysz ze mną, super Tajemniczy nieznany, okej, okay, ginie, okej, okay, umarł Okej, okay. <grytania> umarł się tajemniczy nieznany Jej, czy mam kryształ Honolulu Oj tutaj pamiętam, to było fajne, teraz jak tutaj wejdę No to tutaj jest, wybierz zakończenie, to było fajne I teraz co, co mam wybrać, oddaj go do muzeum, czy sprzedaj kryształ Honolulu i to jest e, fajne, bo teraz co wybrać? Teraz się co wybrać. Kudę te slime, dlaczego one robią takie dźwięki zawsze. Chyba wybiorę sprzedaj. Bo chyba e, fajniejsze zakończenie byłoby sprzedaj. Klikę w sprzedaj. Okej, okay. jesteś w więzieniu za sprzedanie kryształu. Ten wieśniak był złodziejem. W sumie e, mo można było się domyślić, że ten wieśniak był złodziejem. Jak kazał e, kraść. E, no, jak to jest, fabuje. E, Powiedział, że jak ukradniesz dla niego kryształ, nie, to, by było to całkiem oczywiste, że był złodziejem. Okej, okay, TP na koniec. Okej, okay. Okej, okay, tutaj jeszcze są inne rzeczy. Game mod 3, game Gameod 1 i tutaj są jeszcze inne informacje. Oceń mapę, a później ją wysadź Taki tam twórca mapy Szymks na mapie być 4 isteregi. W ogóle mam tylko 3 isteregi chyba, to gdzieś zgubiłem jeden isterek. Ale okej, okay, TP na spawn. Okej, jeszcze zobaczę e, na game gamemodzie, e, tutaj jeszcze była jedna opcja, jeszcze zobaczę tą opcję kolejną Jeszcze zobaczę na gamemodzie tą opcję, żeby oddać do muzeum ten kryształ e, Tutaj się teleportuję I znowu tutaj wezmę e, lombard Kupię sobie ten kryształ, jeszcze zobaczę tutaj drugie zakończenie, jeszcze oddaj go do muzeum, okej okay. Dobra, czyli jak dam to zakończenie, oddaj do muzeum, to to jest tutaj zostać sławnym, wszyscy cię lubią, grasz w filmach dokumentalnych. O, oh, Honolulu! Lubi... I żyjesz długo i szczęśliwie, jest super fajny. Okej, okay. to już byłby koniec tej mapy. E, myślę, że fajna mapa. E, całkiem fajna, net. E, jest jeszcze jeden świat. E, u nas wiepiła, A to zaraz zobaczysz o co chodzi. E, bo to jest. E, no. E, to jest coś takiego po prostu. I co najlepsze, to ta piła normalnie tnie nawet Więc e, To byłby koniec odcinka, się zapiłuje na koniec odcinka I to by był koniec, daj kurde, pił się Jej, umieram, dobra, zapiłuję się Daj okej okay. To byłby koniec tego odcinka e, Zakończę tą dziwną piłą. Kień, te dźwięki Dobra to byłoby na tyle. Skończę ten odcinek z tą nawiedzoną rzeczą. To by było na tyle. Elo. Cześć. Pa pa.